Dziś dotarła do nas smutna wiadomość. W czwartek zmarł Grzegorz Misiakowski, człowiek, który zapisał się złotymi zgłoskami w dziejach szczecineckiego samorządu. Miał 57 lat. W 1990 roku został pierwszym przewodniczącym Rady Miasta. Funkcję tę pełnił przez dwie kadencje. W tym trudnym okresie sprawnie kierował pracami Rady, mimo iż trudności nie brakowało. Radził sobie z opozycją, potrafił zdyscyplinować wszystkich. Potem zerwał z polityką i zajął się pracą zawodową. Był wziętym adwokatem. W dalszej części programu pokażemy fragmenty sesji Rady Miasta z dnia 3 marca 1994 roku prowadzonej przez Grzegorza Misiakowskiego. Wśród radnych zobaczymy m.in. Adama Giedrysa, Mariana Tomasza Golińskiego i wielu innych, którzy już odeszli. Otwieram kolejną sesję Rady Miejskiej w Szczecinku. Witam wszystkich radnych, witam pracowników Urzędu Miasta, gości. Dzisiaj naszym gościem szczególnym jest pan dr Tadeusz Sobieski, członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej. Proszę Państwa, na podstawie listy obecności stwierdzam, że jest 28 radnych na 32, a więc jest kworum i możemy podejmować prawomocne wszelkie uchwały. Przystępujemy do punktu drugiego, przyjęcie porządku obrad. Odczytam Państwu porządek obrad. Punkt pierwszy, otwarcie sesji. Punkt drugi, przyjęcie porządku obrad. Punkt trzeci, przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Punkt czwarty, pytania i wnioski radnych. Punkt piąty, uchwalenie budżetu miasta na 1994 rok. Punkt szósty, podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Punkt siódmy, podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ceny 1 kwintala żyta dla celów podatku rolnego. Punkt 8. Rozpatrzenie wniosku o nadanie odznaki zasłużonym dla miasta Szczecinka. Punkt 9. Zbycie nieruchomości miejskich. Punkt 10. Sprawozdanie z prac sejmików wojewódzkiego i zarządu miasta. Punkt 11. Odpowiedzi na pytania. Punkt 12. Zamknięcie sesji. Proszę Państwa, na wniosek zarządu proponuję wprowadzenie do porządku obrad dwóch dodatkowych punktów, to znaczy wniesienie aportu do spółki Bank Komunalny S.A. w Pini, budynku przy ulicy Plac Wolności 8 o wartości 707 milionów złotych oraz uchwały w sprawie wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego. Załączniki Państwo otrzymaliście. Ponadto proponuję na wniosek Komisji Handlu, tak Panie Przewodniczący? Na wniosek Komisji Handlu zmiana składu Komisji Handlu i Usług poprzez wykreślenie z jej składu członka Spółki Rady pana Włodzimierza Urbańskiego. Może najpierw byśmy przegłosowali te... Proszę pan Sakiewicz, proszę. Chcę złożyć wniosek ustny dotyczący chęci zabrania głosu na dzisiejszej sesji przez pana dyrektora Szymczaka z Rozy Szczecineckiego, co mogłoby się, jak rozumiem, podbyć potrzebę. Znaczy ja myślę, że to bez porządku może by, znaczy bez zmiany porządku po prostu udzielilibyśmy temu panu głosu. Znaczy przyjmuję pan ustny. Tak, przyjmuję ten wniosek i samodzielnie już w granicach swoich precedencji. Załatwię. Pan burmistrz, proszę. Panie przewodniczący, przy punkcie 10 sprawozdaniu z pracy Inku Wojewódzkiego i Zarządu Miasta bardzo proszę o udzielenie głosu panu komendantowi rejonowej policji w Szczecinku. Zostanie złożone właśnie sprawozdanie na temat stanu bezpieczeństwa w Szczecinku za rok 96. Proszę bardzo, czy są jakieś inne wnioski o zmianę porządku obrad, czy uzupełnienie, bądź wykreślenie, bądź zmianę? Pan Jarociński, proszę. Na poprzedniej sesji wnioskowałem była przyjęta uchwała o odsunięcie głosowania na temat doboru do rad nadzorczych na dzisiejszą sesję. To nie zostało wprowadzone do porządku. Czy to będzie odsunięte na następną jeszcze raz? Tak. Ze względu na problematykę budżetu nie chciałem się wziąć. Proszę bardzo, czy są jakieś inne pytania? Nie mam. Proszę Państwa, jeżeli nie usłyszę głosu sprzeciwu, to te trzy wnioski o zmianę porządku będziemy głosować łącznie. Czy są jakieś uwagi do któregoś z tych poszczególnych wniosków? Nie ma. Proszę Państwa, zatem głosujemy o wprowadzenie do porządku obrad tych trzech projektów uchwał, które przedstawiłem. Kto z Państwa jest za? Proszę o podniesienie ręki.
Dobrze, dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę, kto się wstrzymał. Jedna osoba. Przy jednym głosie wstrzymującym te trzy punkty zostały wprowadzone do porządku. Przystępujemy do punktu trzeciego, przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Czy Państwo radni zgłaszacie jakieś uwagi, zastrzeżenia, wnioski do protokołu z poprzedniej sesji? Nie widzę. W związku z tym proponuję przegłosowanie. Kto z Państwa jest za przyjęciem sprawozdania z poprzedniej sesji bez poprawek? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę, kto się wstrzymał. Proszę mi raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. 20 osób za, nikt przeciw, 8 osób się wstrzymało. Stwierdzam, że protokół z poprzedniej sesji został przyjęty. Przystępujemy do punktu czwartego, pytania i wnioski radnych. Proszę bardzo. Kto z Państwa radnych ma pytania lub wnioski? Pan Żabski, proszę bardzo. Proszę Państwa, byłem w takich okolicznościach, gdzie została stwierdzona sprawa, że pobieranie opłaty za parkingi płatne też w naszym mieście jest niezgodne z obowiązującym prawem. Stwierdził to publicznie prawnik. Wobec tego nasunęły mi się wątpliwości. Wobec tego zadaję pytanie do prawników Urzędu Miasta, Rady Naszej czy Komisji Prawa i Legislacji o wyjaśnienie tej kwestii, czy pobieranie opłat na parkingach płatnych jest zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Ja przepraszam, panie radny, bo na poprzedniej sesji w tej sprawie pan radca prawny udzielał odpowiedzi. A pana radnego nie było. No to ja myślę, że po prostu pan radca pragnie panu pisemnej odpowiedzi udzielić, żebyśmy całej rady nie absorbowali, bo ta odpowiedź była udzielana na poprzedniej sesji. Proszę bardzo, czy są jakieś inne pytania, wnioski? Pan Kozłowski, proszę. Wydaje mi się, że jest niedostateczna informacja odnośnie zbycia mienia komunalnego w Kodzie Przetargu. Ja chciałbym przypomnieć, że jeszcze dwa lata temu był taki zwyczaj, że informacja powierzchniana była w mieście poprzez do takiego systemu, ale wydaje mi się, że celowym byłoby chociażby wydzielanie jakiejś gazety, może poprosić za po prostu, żeby ta informacja rzeczywiście docierała. Dziękuję, proszę bardzo. Nie ma, proszę Państwa, no zgodnie z tradycją odpowiedzi w punkcie 11 odpowiedzi na pytanie. Zamykam ten punkt. Zbierali tam ileś razy, skoro zarząd dyskutował na ten temat ileś tam razy, skoro ten budżet jest przygotowany, projekt już ponad 2 miesiące, jeżeli komisja z przyczyn odnieść. Jest taki nie, no proszę Państwa, przecież ustawa w sposób wyraźny mówi, że do uprawnień Rady Miejskiej należy uchwalanie budżetu. Na wniosek? Nie, na wniosek. Projekt uchwala zarząd, komisja to opiniuje. Komisja została moim zdaniem zwołana i z przyczyn obiektywnych, kiedy nie złożyła opinii.